Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Niniejszym mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Ruch Palikota co do komisyjnego projektu uchwały w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej, druk nr 499. Nie ulega wątpliwości, że zjawiska klimatyczne wywołane są wieloma przyczynami, których udział w kształtowaniu polityki klimatycznej nie jest dokładnie określony. Modele tych zjawisk również nie są dobrze dopracowane. Pewne jest natomiast to, że wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze powoduje niekorzystne zmiany. Zmiany klimatu będą silnie oddziaływać na przyrodę, gospodarkę i systemy społeczne większości krajów całego świata. Po ostatniej konferencji klimatycznej w Durbanie należy uznać protokół z Kioto za historyczny. Jeśli zsumujemy w skali ogólnej, globalnej emisję CO2 państw, które nie przystąpiły do przedłużenia protokołu z Kioto oraz krajów, które nie zostały zobowiązane do redukcji emisji, to wychodzi na to, że blisko 80% emisji globalnej CO2 nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Reasumując, Polska jako jedno z niewielu państw konwencji klimatycznej z bardzo dużą nawiązką spełnia zobowiązania protokołu z Kioto. Dotychczasowa polityka unijna pomija osiągnięcia naszego państwa w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Rząd polski podpisał pakiet klimatyczno-energetyczny, uznając niewielkie i pozorne ustępstwa negocjacyjne za swój wielki sukces, ignorując jednocześnie stanowisko polskich naukowców przedstawione w uchwale KNG PAN oraz niezależne opinie środowisk energetyków. W 2011 roku Komisja Europejska zaproponowała niskoemisyjną mapę drogową 2050, transportową mapę drogową 2050, mapę drogową na temat efektywnego korzystania zasobów oraz energetyczną mapę drogową 2050. W mapach tych zawarte są wizje budowy w Europie tak zwanej gospodarki niskoemisyjnej, czyli niskowęglowej. Uwzględniając fakt, że przeszło 80-90% energii elektrycznej w Polsce wytwarzanej jest z węgla kamiennego i brunatnego, poniesie ona największe koszty wdrażania pakietu, szczególnie w zakresie walki z emisją CO2. Taka polityka klimatyczna może stanowić realne zagrożenie dla polskiej gospodarki oraz jej dalszego rozwoju. Według opinii ekspertów taka nieodpowiedzialna polityka, w której ograniczenie emisji stało się swoistą religią, może doprowadzić do znacznego wzrostu cen energii, zapaści ekonomicznej kraju, powrotu do lat 80. XX wieku. Szanowni Państwo, najwyższy czas, aby polski rząd przygotował wyczerpującą analizę kosztów i korzyści związanych z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Bez takich danych opieramy się bowiem na stereotypach i uprzedzeniach, a nie na rzetelnych, sprawdzonych faktach. Winniśmy zastanowić się, w jaki sposób wdrażać w sposób odpowiedzialny postanowienia i cele pakietu, aby przyniosło to korzyść społeczeństwu przepraszam, i państwu polskiemu. Musimy też zastanowić się, w jaki sposób poprawiać efektywność energetyczną i rozwijać odnawialne źródła energii tak, aby zwiększać konkurencyjność gospodarki i tworzyć nowe miejsca pracy. Wreszcie to od nas zależy, jak wykorzystywać wpływy z aukcji uprawnień do emisji. Polska musi przedstawić własną strategię działań w tym zakresie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Ruchu Palikota oczekuje na szybkie i rozsądne dążenie polskiego rządu i dlatego poprze projekt uchwały w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej. Dziękuję bardzo.